To jest najprawdziwsza prawda. Była ciemna, burzowa noc. Siedziałem w domu całkiem same. Pracowałem nad gadżetem, którego nadal zresztą nie skończyłem, ale to nieważne. Siedziałem i geniuszowałem. A wtedy... Wtedy co? Wziąłem gryza i odłożyłem tort. Przy okazji, był przepyszny. No ale kiedy tam spojrzałem... Torcie, torcie, gdzie jesteś? Torcie! Nie było go? Gdzieś mi zniknął. Cały kawałek. Wziąłem tylko gryza. Co dalej? Tak się to wszystko zaczęło. Od tej pory, gdy tylko spojrzę w inną stronę, bam! Moje żarcie znika. Pewnego dnia siedziałem i czytałem bardzo trudną książkę dla mądrych misiów i... Dasz wiarę? Bam! Nic już nie ma? To nie był jedyny raz, gdy medytowałem albo ćwiczyłem. Nie dogryzłem się jeszcze do sedna. Ale muszę przyznać, że coś mi tu brzydko pachnie, bo to się zaczęło dziać za każdym razem. To całkiem przerażające. Jeśli moje żarcie będzie znikać, to jak mam dalej żyć? A może mógłbym zostać u ciebie, aż to przestanie się dziać? Słuchaj, Baki, u nas na północy mamy taką starą legendę. Mówi ona, że w norze każdego misia mieszka także duch domu. I jeśli miś zrobi coś, co go zdenerwuje, on się zezłości i wtedy zacznie robić misiowi złośliwe psikusy. Nie opowiadaj mi zmyślonych historii. Ten miś ufa tylko nauce. Patrz, przepraszam, już jestem. Mówię o wzorach, teorematach i dowodach i o ładnych równaniach. Potwierdzonych zaawansowanymi, nowoczesnymi eksperymentami. To naukowa nauka! Dzięki temu udało mi się udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że głupie duchy domu po prostu nie istnieją! Ale twoje jedzenie znika, prawda? No dobra, jeśli mam ducha domu, dlaczego kradnie mi żarcie? Wcześniej niczego nie zabierał. Nie wiem, zgaduję, że jest zły. Zły? Na co? Spójrz tylko, jaki wspaniały zapewniam mu dom. Przestronny, ciepły, stylowy, jasny, zgodny z feng shui. Widzisz, Baki, rzeczywiście jest to doskonałe miejsce do mieszkania, ale... Panuje tu straszny bałagan. Też bym się złościł, gdybym tu mieszkał. Gdybyś patrzył, gdzie stawiasz łapy, nie musiałbyś się na mnie złościć. No i to nie jest taki zwykły bałagan. To chaos mojego geniuszu. Tutaj jest tak, jak w moim mózgu. Wow! Tam też jest bałagan. Może jednak trochę posprzątamy? Mogę ci w tym pomóc. Zaczynamy. Ostrożnie, bracie. Idzie nam coraz lepiej. O, czy to nie jest przypadkiem pan pilot? Wow, zgubiłem go 4 miesiące temu. Co to ma być? Cóż, uznałem, że muszę być gotowy na lądowanie kosmitów. Oczywiście chciałem uwiecznić ten moment, więc zamontowałem kamery w całym domku. A czy kosmici się już pojawili? Jeszcze nie. Może gdzieś źle skręcili. Cosmo GPS nawala. A czy te kamery wciąż nagrywają? No jasne! Bjorn, jesteś genialny! Teraz, dzięki tej nowoczesnej technologii i mojemu pierwszorzędnemu myśleniu, mamy ducha na taśmie! Totalnie widać, że właśnie geniuszuje. Jest! Kurczak, niegrzeczny zwierzak! O co chodzi? Gdzie jest duch domu? Do przodu! Znów kurczak! Niech to ja złapię tego żółtego złodzieja pyszności. To był mój miodek! No weź! Do przodu! I znowu kurczak? Czy to ma być jakiś żart? Co za przebiegły dzióbek? No i patrz! To przez cały czas był kurczak! A ty wmawiałeś mi, że to duch domu! Twój dom jest teraz o wiele czystszy i porządniejszy niż był, Baki. Gdyby mieszkał tu jakiś duch domu, byłby teraz o wiele szczęśliwszy. No i jest super! Podoba mi się! Można jeździć na desce! Zawsze chowam sobie ciastko w kanapie. Gdzie ono jest? To było ciastko z kremem! Muszę je zjeść! Naprawdę muszę! O! Oddawaj moje ciastko! Hej! Wracaj tu! A!
wielki wóz, wielka niedźwiedzica. A! Co za kop! No i mała niedźwiedzica. O tak! Kasiopeja! Bum! Baki! Dość czytania! Chodź się pobawić! Nie mogę! Wybacz, Baki. Teraz muszę się uczyć. Wielka niedźwiedzica, mała niedźwiedzica. Czytasz Atlas Nieba, tak? Po co ci ta wiedza o gwiazdach? Ponieważ misie polarne muszą znać każdą konstelację na niebie. Ale książka ci nie pomoże. Powinieneś patrzeć na gwiazdy na żywo, Bjorn. A w dzień wcale ich nie widać. W nocy nie mogę czytać atlasu, bo jestem bardzo śpiący. Więc musisz pójść do planetarium. Że co? No wiesz, to miejsce, gdzie można patrzeć w gwiazdy, kiedy tylko zechcesz. Nawet słoneczny dzień. A czy te planetaria rosną sobie w lesie? No, nie bardzo. W takim razie będę musiał nauczyć się gwiazd z mojego atlasu. Wiesz ty co? Tak się składa, że najlepsiejsze planetarium jest w moim własnym domku! Albo niedługo będzie! Muszę to pożyczyć. Możesz przyjść za pół godziny! Jestem genialny! Czas na pełen odlot! Wygląda jak wielki wóz. Kieliszek? Filiżanka? Ale obaw, wymyślam nowe gwiazdozbiory! Podstawka, miska, no i młotek. Baki, ale z ciebie super przyjaciel, tak! Siemka, Bjorn! Przyszedłeś w samą porę! Chodź! Witaj w galaktyce, drogi misia! O, to jest planetarium! Wow! Niezły popis, ale na niebie nie ma misia polarnego. Powinieneś to wiedzieć. To jest to całe planetarium? Co tutaj robią te wszystkie sznurki? Nie przejmuj się nimi. Przyszedłeś obejrzeć wszystko inne. Drogi misiu, zejdź na dół. Przygotuj się na odlot. Tutaj mamy wielką niedźwiedzicę z garnka. Totalnie przypomina prawdziwą. Prawie dokładnie taka sama. To wielka filiżanka. A to stłuczona filiżanka. Dobra, to nie jest prawdziwy gwiazdozbiór. Po co powiesiłeś młotek? No bo zobacz, przyszło mi do głowy. Skoro jest tyle gwiazd, to musi być też jakiś gwiazdozbiór młotka. Oto wielki wbijacz gwoździ. Dobra, kilka zmyśliłem. Ale to super, nie? Wypełniają cały kosmos. O? Bjorn, czekaj, dokąd idziesz? Co się stało? Bjorn, zezłościłeś się na mnie? Hej, słuchaj. Mogę zdjąć ten młotek, jeśli ci przeszkadza. Chociaż przyznaję, wbija w fotel. Jeśli mogę się tak chwalić. Na niebie nie ma żadnego gwiazdozbioru młotka. Jeszcze mogę wszystko naprawić. Będzie super dokładnie, żebyś naprawdę mógł się nauczyć gwiazd. Lepiej pouczę się tutaj. Wielkie dzięki, ale twoje planetarium nie jest dla... Czy widzisz te światełka? Popatrz na to. Świetliki. Czy nie są piękne? Szkoda, że ja tak nie świecę. Wow, to wygląda jak wielki wóz. Jak dla mnie, wygląda raczej jak wielka niedźwiedzica. Kasiopeja! Hej! Jest tak, jak mówiłeś, Bjorn. To tutaj chciałeś uczyć się o różnych gwiazdozbiorach. I tak właśnie się dzieje. Teraz pokazuje je nam natura. Patrz, to wygląda jak gwiazdozbiór małego lwa, Baki. Słodki kociak. A to ryby. Chyba sobie nie popływają. Tam masz Perseusza. Dobry wieczór. I Oriona. Panu też dobry wieczór. To chyba skorpion. I to wielki skorpion. A tu mamy wodnika. Przecieka panu ten dzban. O, a to droga mleczna. Sowa mówi, że to nie jest droga mleczna, to rój meteorów, który nauczył się tańczyć i wygłupiać. To dowodzi, że nie mówisz po sowiemu. Naprawdę powiedziała, że powinniśmy iść już spać, bo zrobiło się późno. Życzę ci dobrej nocy, przyjacielu. Uważaj, żeby młotek nie spadł ci na głowę. Thank you.
Baki. Właśnie zacząłem pakować bagaż. Czyli idziesz na wycieczkę? Mogę iść z tobą? Czemu nie? Chodźmy razem. Naprawdę uwielbiam zwiedzać świat, ale nie pieszo. Chodzi się zbyt wolno, nie można zabrać zbyt wielu rzeczy i nie ma ładnych widoków. No i można się zgubić. Nie zgubimy się, jeśli weźmiemy mój kompas. Super! Mam świetny pomysł. Lina, powiedz, że masz linę. Doskonale, to wystarczy. Spotkamy się rano pod moim domkiem. Przynieś rzeczy! Czas na pełen odlot! Cześć, Baki. Ejże, Chwilunia, co ty tam masz w ogródku? To dla nas! Lecimy na wycieczkę balonem! No weź! Chodź na pokład, musimy już lecieć! Nie chcę podróżować drogą powietrzną. Bez szans. Nie jestem latającym misiem. Dlaczego nie? Balon pomieści nas i nasze rzeczy. I na pewno się nie zgubimy, bo będziemy stąd wszystko widzieć. Cóż, nawet jeśli masz rację, nie ma dziś pogody na latanie. Rozumiem. Boisz się latać, prawda? Co? Wcale nie boję się latać. Jesteś tego pewien? Mamy problem! Podróż balonem to był zły pomysł. Wróćmy do domu na piechotę. Ale gdzie jest dom? Odlecieliśmy zbyt daleko. Nie znam drogi powrotnej. Ja też nie wiem, jak wrócić do domu. A gdzie jest twój super kompas? No tak, leży grzecznie w moim plecaku. Na twoim podwórku. To jak sobie z tym poradzimy? Chcę wrócić do domu. Baki, nie uwierzysz. Chyba miałeś rację, kolego. Możemy podróżować twoim balonem. Bo właśnie wpadłem na wspaniały pomysł. To był genialny pomysł, Bjorn. Co za wspaniały widok. Jest przyjemnie. Pamiętaj, że musisz mną kierować. Zajmij się tym. Lewo. Dobrze. Jesteśmy niedaleko wulkanu. Teraz skręć w prawo. Lecimy prosto. Świetnie ci idzie. Okej. Baki, zamieńmy się, żebym ja też mógł polatać. Czy mi się wydaje, czy o wiele dłużej ciągnę ten balon? Bjorn! O, mój szalik! Hej, uważaj! Zaraz miniemy przewody! Trzymaj się prawej! Ej, Baki, drugiej prawej! O, hej! Tam jest twój dom! Hurra! Udało nam się! Tak. Podróżowanie jest super. Zgubmy się jutro na północy. Co zróbmy? Bjorn, dlaczego się śmiejesz? Mówię poważnie. Będziemy stąd wszystko widzieć. Nie bez powodu nie mamy skrzydeł, co? Mistrz kuchni przy pracy. Jego starodawny, tajemny przepis...
jest pożywną drogą do Smakowitkowa. O, Baki już jest? Bang, 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 bang. Witaj, siadaj do stołu. Hej! Przyszedłem za wcześnie? Wcale nie, Baki. Obiad jest prawie gotowy. Co dziś jemy? No, placek? Nie zrobiłem placka, nie. No to co? Ciasto? Nie ciasto, Baki, poczekaj. No to babeczki? Nie babeczki. A może lody? Znowu błąd. No to co? Czy my w ogóle będziemy dziś cokolwiek jeść? Ta-da! Pysznie pachnie, co? To nasz starodawny przepis z północy. Co to ma być? Zupa? Tak. Mądre niedźwiedzie uczą, aby jeść dużo pożywnego jedzenia, zanim zacznie się zima. Zupa zawiera wiele smakowitości. Grzyby, kapustę i marchew. Weź, przestań! Obiecałeś, że to nie będzie nudny obiad. Miała być uczta. Tam, skąd pochodzę, to jest uczta. Oto wielki, pożywny czauder. Otworzyłem do niego puszkę specjalnych gąbczastych grzybów. Wielkie dzięki, Bjorn, ale zupa mnie nie przekonuje. Wolałbym jednak jeść swoje pyszne chrupki. Nie jestem głodny. Skoro nie jesteś głodny, dlaczego cały czas jesz te chrupki? Są niezdrowe. Pamiętaj, gdy lato się skończy, nie będzie można już zjeść takiej zupy. Przesypiam całą zimę, więc dla mnie lato się nie kończy. A chrupki nie mogą być niezdrowe. Są przepyszne. Nie trzeba ich gotować. Na północy robiliśmy zupełnie inaczej. Na północy to, na północy tamto. Macie przestarzałe metody. Ta cała zupa grzybowo-chwastowa to jest nowoczesne żarcie. Zrobiono je w fabryce za pomocą maszyn i technologii. Cóż, jeśli nie smakuje ci to, co ja gotuję, następnym razem sam coś ugotuj. No weź, Bjorn, nie złość się na mnie. Hej, słuchaj, ugotuję coś, co ci zasmakuje. Twoje kubeczki smakowe oszaleją, czas na geniusz! Wymyślę całkowicie nowy przepis na obiad. To będzie obiadtyczne! Ta-da! Nie, to nie wystarczy. Czego mogę użyć? A, żelkowe misiaki! Tak, wygląda pysznie. O, lubię też parówki. O, i beziki. Trochę czekolady. Burgery z parówką. Pierniczki, ciastka, tak. Poleję to majonezem. Lody i babeczki. Wygląda pięknie. Super makwieża. No i to właśnie jest prawdziwa uczta. Lepiej zawołam Bjorna, zanim roztopią się lody. Bjorn, zaraz oszalejesz. Przygotuj się. Za chwilę totalnie cię zadziwię. O, wow. Niezła rzeźba, Baki. To wcale nie jest żadna rzeźba. To super makwieża. Sam wymyśliłem przepis. Z pewnością jest wyższa niż przeciętne jedzenie. Musiała być taka, żeby pomieścić cały smak. Do dzieła. Jedziemy do Smakowitkowa. Mam jeść to coś? Mówisz poważnie? Zaufaj mi, będziesz prosił o dokładkę za dokładką. O, ble, obrzydliwe. Co? Obrzydliwe? Niemożliwe. Straszne, nie? Nie wyglądasz najlepiej. Dobrze się czujesz, Baki? Nie, nic mi nie jest. W życiu nie jadłem nic tak pysznego. No i równie pożywnego. Baki, lawina fast foodów! Baki, biej! Nie! Mój wspaniały przepis! Przepadł i to na zawsze. Och, jedzeniowatości! Dlaczego? I właśnie teraz zacząłem być głodny. W porządku, Baki. Najpierw tu posprzątamy, a potem spróbujesz odtworzyć swoje danie. Twoje nowoczesne, obrzydliwe, straszne, złe danie. A Bjorn, wiesz co? Chodźmy do ciebie. Zostało ci jeszcze trochę zupy, prawda? Czuj się jak u siebie. Proszę. Postaraj się nie zjeść farby z miski. A, tak, wielki pożywny czauder. Inna nazwa, zupa na wielki głód Bakiego, to dosłownie 10. dokładka. Dostanę 11. Proszę. Mm-hmm.
Dobra, to jest niesamowicie ważne. Decyzje finansowe i tu, i tu, i tu, i tu. Teraz podbiję świat sadząc truskawki. O tak, jestem super. Kto jest najlepszy? Ja Becky, jestem. Jesteś w domu? Chodź tu, mamy taki przepiękny dzień. Już idę. Jestem zajęty. Co się z tobą dzieje? Nie widziałem cię już od 3 dni. Mamy tyle do zrobienia. No właśnie, dlatego nie mam na to czasu. Bracie, mam więcej roboty niż przypuszczasz. Nigdy się nie kończy. Bolą mnie już od niej plecy. O? Muszę kliknąć swoje dynie. Truskawki trzeba natychmiast odchwaścić. Hej, wyjdź do środka. Pokażę ci moją super farmę. Mistrz zbiorów, poziom 26. Patrz i ucz się. Narzędzia, łopata, teraz buraki, tak, wygrywam, tak, 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 nie, 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 tak, zbieraj, zbieraj. Czy to nie jest najlepsza gra? Ale nie jest to... Cóż to wszystko na niby? To lepsze niż prawdziwe życie. Na poziomie 5 dostajesz zbroję farmera. Potem nieważne, co na ciebie spadnie, wszystkiemu dasz radę. Tak duża odpowiedzialność to nie przelewki. Nie mam czasu na te bzdury. Moje kalafiory mnie wzywają. Czas na poziom 27. Będzie odchwaszczał truskawki. Dynie nie powinno się klikać. Dynie powinno się zbierać. Baki kiedyś to wiedział. O? Hej, chwileczkę! Wymyśliłem plan. Mówisz, że to najnowsza gra? Aha, świeżutka, dziś wyszła. To gra w wirtualnej rzeczywistości. A co to znaczy? To znaczy, że gdy w nią grasz, czujesz się tak, jakbyś był w środku, w grze. Gra jest bardzo realistyczna. I jest tak wirtualna, że możesz naprawdę zjeść swoje truskawki. Hop! Bracie, muszę w to zagrać. Dlaczego jeszcze w nią nie gram? No weź, kiedy w końcu będę mógł zagrać? Nie mogę dłużej czekać. Załóż to. To naoczny interfejs. I ręczne sterowanie. O tak, odlotowo. To jest sprzęt do grania? Oczywiście, że tak. Teraz możesz się obrócić. O, to jest... Nie mogę uwierzyć, że to jest gra wideo. Jaka świetna grafika. Daj mi zagrać. Jak się steruje? Gdzie jest kontroler? Zapomnij o kontrolerach. Masz ekran na swoich goglach, a gra ma wbudowane sterowanie twoimi rękami. Podchodzisz do przedmiotu i próbujesz wejść z nim w interakcję, jak w rzeczywistości. Wirtualne koszyki są w tamtym rogu. Miała prawdziwy smak i to pyszny. Ta gra jest fantastyczna. No dobra, do dzieła. Dawaj, gro, zobaczymy, czy za mną nadążysz. Ale ubaw, co? I pomyśleć, że chciałeś siedzieć w domu i cały dzień klikać. No, kto by pomyślał, że masz taką grę? Chociaż trochę szkoda, że mój ból pleców nie jest tylko wirtualny. Może, jeśli będziesz częściej wychodził i grał w moją grę, staniesz się mistrzem i nie będzie tak bolało. Serdeczne dzięki, Bjorn. Fajny dzień. Nie zapomnij zapisać gry. Nie chcę stracić postępów. Idę do środka, potrzebuję... Chwilki odpoczynku w trybie standby. Tak gracze mówią na drzemkę. Czas na prawdziwą drzemkę w moim łóżku. Mały polarny miś na spacerze. Baki! Baki, hej! Jesteś tam? Idziesz ze mną nad rzekę, nie?
Czy te kable zawsze tu były? Gdzie jesteś? Wychodź, Baki! Przepraszam, Bjorn, nie mogę dziś wejść. Gdzie jesteś? Co ty najlepszego wyprawiasz? Przestań w tej chwili! Poważnie! Baki! To bolało. Dlaczego krzyczysz? Przez ciebie zrobiłem sobie krzywdę. Sobie zrobiłaś krzywdę, tak? Co ma powiedzieć drzewo? Co? Ta jabłonka? Jak to, co ma powiedzieć? To tylko drzewo, nie? To przecież żyjąca istota. Też czuje ból tak jak my. Dlaczego ją torturujesz? Ja? Torturuję? Jak? Wcale nie torturuję. Instaluję internet, bracie. Wyobrażasz sobie wielki świat zasięgu misiowej łapki. Najświeższe informacje z całego świata dostępne z mojej własnej chatki. Krzywdzisz drzewo tylko po to, by mieć internet, tak? A co jeśli drzewo umrze? To tylko drzewo, Bjorn. Mamy tu cały las pełen drzew. Jaki masz problem? Słuchaj, jak już skończę, pokażę ci caluteńki świat. Będziesz mógł zobaczyć, jak nasz las wygląda z kosmosu. Nie chcę patrzeć na cierpienie drzewa. Nawet z kosmosu nie chcę. Skrzywdziłeś biedactwo i teraz źle się czuję. Bjorn, dziwny z ciebie niedźwiedź. Usiłuję zaciągnąć cię do obecnego tysiąclecia, a ty przejmujesz się jakimiś drzewami. Nie interesuje mnie taki postęp, który krzywdzi nasze drzewa. Możesz internetować sobie beze mnie. Dlaczego Bjorn się zezłościł? Dzięki mnie nasz las jest fajniejszy. O wiele. Naprawdę działa. Jestem geniuszem. Mówcie mi, Isaac Biston. Zobaczmy domek. Hej, a to Bjorn. Co on robi? Biedactwo. Cześć, Bjorn. Wszystko w porządku? Wciąż się na mnie gniewasz? Nie gniewam się, Baki, ale... Ale masz marsową minę. Bo martwię się o tę biedną jabłonkę. Podlałem ją już wiele razy, ale wcale nie wygląda lepiej. A może poszukamy sposobu na naprawienie drzewa? Jesteś ekspertem od gałęzi, liści, ziemi i tak dalej, Bjorn. Zrobię wszystko, co w mojej mocy. Powiedz mi, co mam robić? Jestem dobry w większości rzeczy. Słuchaj, nic nie rozumiesz. Jabłonka to żywa istota. Nie da się jej naprawić. Trzeba się nią zająć, a sama wyzdrowieje. Ale nie wiem, jak to zrobić. Czyli chcesz wyleczyć drzewo, ale nie masz pomysłu jak? Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, musisz kogoś zapytać. A wiesz, gdzie można znaleźć odpowiedź na prawie każde pytanie? Poczekaj! Właśnie w internecie! Patrz, to całkiem proste, nie? Eureka! Drabina! Tak! Weźmiemy stąd te kable i zakleimy! Łap! Odgwożdżony! O, tak! Nadlatuje! Wygląda dobrze! W porządku. Dobra robota. Dzięki. Wygląda o wiele lepiej, prawda? Zaraz będzie zdrowe. Kamień z serca. O, nie mówiłem, Bjorn. Co byśmy zrobili, gdybyśmy nie mieli internetu? Musisz przyznać, to wspaniałe, że postęp naukowy jest w stanie poprawić jakość życia. Masz rację. Ale czy od teraz, czy moglibyśmy postępować w taki sposób, aby nie krzywdzić przy tym innych istot? Drzew, kwiatów, paprotek. Po prostu nie krzywdźmy przyrody. Nigdy. Kropka. W przeciwnym razie nie będziemy mogli patrzeć na nią z kosmosu. Ty wyglądasz z kosmosu bardzo przystojnie.